Maciej Wojtas. Kto zna historię, nie nudzi się. Część pierwsza. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Gdy kraj upada, zaraz powstaje. Gdy z mapy znika, to radę daje. Gdy kraj upada, zaraz powstaje. Gdy z mapy znika, to radę daje. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Nie ma problemu, taka ich mowa. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Asia, Kuba, no, wstawajcie. Dali się. No, auto dalej w naprawie, jedziemy pociągiem. Jedźmy następny. Następny jest dopiero wieczorem. Musimy jechać, miałam taki fajny sen. Prześpisz się w pociągu. Albo u dziadka. Na to akurat nie ma szans. Dziadek opowie wam takie rzeczy, że wyskoczycie z butów. Ekstra! Kuba! No raz, raz! Za pół godziny jedziemy do rodziny. A Pączek? Pączek? Pączek wskakuje do rączek. No już! Dziadek nas w ogóle pozna? To się okaże. Ale co my tam będziemy robić? Dziadek ma Wi-Fi? Nie jestem pewien, ale na pewno gdzieś w domu albo w ogródku ma ukryty skarb. Drewniana szkatułka, a w niej pełno... Dolarów? No. Śniło mi się dzisiaj, że wygrałem $1,000,000 i właśnie miałem je odebrać. No i... No i? No i mnie obudziłeś. To teraz się prześpi. Nie, dzięki, już mi przeszło. Przeszło spanie, a przyszło granie. Dobra, koniec tego. Spójrzcie za okno, zamiast cały czas grać na tych smartfonach. Patrzcie. Czarno-biała krowa leci nad nieskoszoną łąką, nabiera prędkości, jest coraz wyżej i wyżej i... A, zaraz doleci do słońca! Tato, po pierwsze nie krowa, tylko samolot. Po drugie nie nad łąką, tylko nad lasem. I po trzecie nie wznosi się, tylko podchodzi do lądowania. Poza tym wszystko się zgadza. No brawo, brawo, dobrze. Chowamy smartfony. Już. A jak mama zadzwoni? To odbierzemy. Mam zagadkę. Kto to jest? Ma dwie nogi. Wiem, połowa Pączusia. Pączuś, nie słuchaj tego. Ma dwie nogi, no. Dwie ręce, głowę, brzuch. Mm-hmm. Cały czas się pięknie uśmiecha i pyta wszystkich, dokąd jadą. Pączuś przebrany za konduktora. Tato, nie podpowiadaj. A tak w ogóle to Pączuś nie uśmiecha się do obcych, tylko do mnie. Dwie nogi, ręce, brzuch. No, poddaję się.
tu wielki King Kong Duktor! Zaraz tu przyjdzie i... I co? I sprawdzi, czy masz bilet! A mam? O, kuchnia, Felek. Ciągle ostatnio jestem zajęty. Non-stop myślę o pracy. Mam tyle na głowie, że naprawdę nie pamiętam, czy kupiłem? Dzień dobry. Poproszę bilety do kontroli. O, jaki ładny piesek. Nie śpię, często nie dojadam. Pędzę, skaczę, latam, nawet w biegu w nosie dłubię. No i rzadko czeszę się. Dla was, moje dzieci, dla was ja to wszystko robię, by nie zabrakło wam niczego. Tego, tego, tego i prawie kończę, dajcie chwilę. Znowu ważna sprawa jest. Przykro, ale nie poradzę, że mam pracy nawał. Dla was, moje dzieci, dla was ja to wszystko robię, by nie zabrakło wam niczego. Tego, tego, tego i milion razy przepraszałem, że się chowam w pracy tu. Ale dzisiaj obiecuję, prawie kończę, zaraz, już. Dla was, moje dzieci, dla was ja to wszystko robię, by nie zabrakło wam niczego. Tego, tego, tego i jutro zrobię sobie wolne całe 8 godzin i pobędziemy wreszcie razem, odrobimy pracy dni. Dla was, moje dzieci, dla was ja to wszystko robię, by nie zabrakło wam niczego. Tego, tego, tego. No tak. Odjazd! No, teraz kilometr marszu i będziemy na miejscu. Ile? Kilometr, 1000 metrów. 15 minut spaceru. Jeśli wolisz marsza obieg, będzie szybciej. Pontus się przynajmniej wybiega. Ej, tylko żeby nie uciekł. Trzymaj smycz. Mama! Odjeżdż, daj na głośnik. Cześć, mamo! Cześć, jak się czujesz? Cześć! Cześć, kochani, cześć. No niestety jeszcze z moją stopą nie jest najlepiej. I właśnie dowiedziałam się, że jak mi zdejmą gips, to czeka mnie miesiąc rehabilitacji. O matko! O ojcze! Długo? No długo, długo, no cóż, nic za to nie poradzę. A, rozmawiałam z dziadkiem. Bardzo się cieszy, że odwiedzą go wnuki. Żałuję tylko, że na jeden dzień. Jak się lepiej poznają, to może za kilka dni przyjedziemy na dłużej. Mamo, dziadek podobno nie ma Wi-Fi. A ma chociaż telewizor? Oj, no chyba nie jest tak źle z tym dziadkiem. Niedługo się przekonacie. A wiecie co? Ja mam Wi-Fi, mam telewizor. I wiecie, czego się dowiedziałam? No? Podobno ma być dzisiaj okropna burza. Ani jednej chmurki. No teraz tak. Ale podobno szykuje się niezły Armagedon. Co takiego? No, masakra. Armagedon, czyli coś takiego bardzo potężnego. Taki rodzaj ogromnego, wyniszczającego wydarzenia, wiesz? Nie strasz, nie strasz. Burze to u nas nic nowego, spokojnie. No właśnie, nie jestem spokojna, bo dom dziadka jest otoczony drzewami. No martwię się, po prostu się martwię. Proszę was, uważajcie na siebie. No i na Pączka oczywiście. Nie uważ własnemu tacie? Przecież podczas burzy nie będą biegać między drzewami. No oczywiście, że ufam i wiem, że nie będą biegać, ale nic nie poradzę, że nachodzą mnie czarne myśli. A i proszę was, nie zapomnijcie skarpetki. Halo? Dla mnie
Koniecznie. Halo, słaby zasięg. Jeszcze raz, co jest u tego dziadka? Skarb. Nic nie rozumiem. Pa, mamo. Pa. Pa, 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 pa. Mamy przywieźć jakiś skarb? No, na to wygląda. Macie znaleźć i przywieźć skarb. Mam nadzieję, że po rozmowie z dyrektorem, z którym jestem za godzinę umówiony, ja też przywiozę skarb. I to jaki, zobaczycie. Jak rzeczywiście coś znajdę, to kupię sobie konsolę do gier. No jasne. A mamie brylantowe kolczyki. A tacie? Motor albo nowy samochód. O! A co będzie dla mnie? Tobie kupię coś, czego nigdy nie widziałaś. Samolot? Nie widziałaś nigdy samolotu? O rany! Co? Tato, ja znam to drzewo. Tu była kiedyś huśtawka. Dokładnie, Kuba, poznajesz? Średnio. To tutaj mieszka dziadek? No tutaj. I tu mieszkała kiedyś wasza mama. Asiu, naciśnij dzwonek przy furtce. Oj, kurczaczki złociutkie. Jesteście... Dzień dobry. Dzień dobry, zięciu mój jedyny. Dzień dobry, panie dziadku. Dzień dobry, tacie. Dziadku, wystarczy dziadku. Jesteś Asia, prawda? Mam na imię Joanna, a to jest Ponczuś. Mój najbardziej ulubiony pies. Przecież ty nie masz innego psa. Nie mam, bo ten jest mój ulubiony. No, Asia, rozumiem. A ty, młody mężczyzno, jesteś Kuba, prawda? Właściwie to Jakub. No tak, no przecież urosłeś, tak. Bo ostatnio, kiedy cię widziałem, to było jakieś 5 lat temu, kiedy... Byłem jeszcze dzieckiem, ale nie robiłem już pieluchy. Kiedy wyjeżdżałem na leczenie za granicę, miałeś wtedy 5 lat. A ty, księżniczko, 3. Dobrze pamiętam? Doskonale, tato, doskonale. No, ale my tu gadu, a robota stygnie. Słucham? Muszę jechać, mam spotkanie w fabryce z dyrektorem. Kluczyki są w samochodzie. A, mało paliwa, zatankuj. Oczywiście. Dziękuję, tato. Ej, bądźcie grzeczni i słuchajcie dziadka. Dobrze słuchajcie, bo dziadek ma niesamowite historie do opowiedzenia. Pociągnijcie go za język. Pa! Wracam za kilka godzin. Pa. To co? Wypijemy herbatę i... Poszukamy skarbu. Kto ci powiedział o skarbie? A to tajemnica? O, jeszcze jaka? A swoją drogą, to ciekawe, czy ten mały zwęszy skarb. Ponczuś? No, Ponczuś, dokładnie. No, wejdźcie do środka. A ja zamknę tylko bramę za tato i zaraz będę. Stary dom, stary kot, stary pies, stare drzewa. Stara się trafić w niego, całkiem stara już mewa. Stary dach, stary piach, stary płot, stary mur, stare okna, stare drzwi, no i taras pełen dziur. Wszystko było tam stare, bardziej stare niż świat. Młode było tylko jedno, czyli ja i twój brat. Stary dom, całkiem stara już mewa. Stary dach, stary piach, stary płot, stary mur, stare okna, stare drzwi, no i taras pełen dziur. Wszystko było tam stare, bardziej stare niż świat. Młode było tylko jedno, czyli ja i twój brat. Tam stare, bardziej stare niż świat.
było tylko jedno, czyli ja i twój brat. Kubusiu, Kubusiu, zapraszam. Zaraz, chwila. Kuba chyba szuka skarbu. Aśka! O kurczaczku diamentowy. Ale po herbatce poszukamy razem, dobrze? Tak, tak, już idę. A co tam Asiu u mamusi? Ma jeszcze gips? Jeszcze ma. Dzwoniła jak szliśmy ze stacji. Będzie miała później... rehabilitację. Nie rehabilitację, tylko rehabilitację. No właśnie mówię. Ohoho, ohoho, aniołki turlają w niebie beczki. Co? Przecież to burza. Tak się mówi o burzy, znaczy o grzmotach, że w niebie turlają beczki, albo przerzucają deski, albo, moje ulubione, kroją cebulę. I wtedy jest jeszcze deszcz, nie? A jak jest burza i śnieg, to można na przykład powiedzieć, że aniołki biją się poduszkami? Ale brawo, młoda damo, tak. I wtedy leci z tych poduszek śnieżno-białe pierze. No, siostrzyczko, nieźle. Oj. Czuś, nie bój się. Kurczaczku piorunkowy. Pozamykam okna, bo szyby polecą. Ale ciemno się zrobiło. W razie potrzeby zejdziemy do piwnicy. Tam będziemy bezpieczni. Kubusiu, poszukaj w szufladzie latarki. Tak, na wszelki wypadek. Kończyk, co ci się dzieje? Psy wyczuwają różne rzeczy szybciej niż ludzie. Co na przykład? No i różne rzeczy, choćby grzmot. Kurczaczku piorunkowy. Może jednak zejdziemy do piwnicy już teraz. Bączuś, już się nie bój. Zaraz będzie ciszej. Wejście jak do schronu jakiegoś. A ty byłeś kiedyś w prawdziwym schronie? Byliśmy z rodzicami w Wilczym Szańcu. Tak, ja też tam byłam. Ale tu lupieci. Popatrz, mamy nawet ławeczkę. Trochę tu strasznie. Ale bezpiecznie. Jesteśmy chronieni. Nawet gdyby uderzyła w nas bomba. Mam! Co, skarb? No tak, tylko że taki mały. Taki skarbek. Trochę dziurawy, srebrny, ale nie wiem co to. Otwiera się. Pokaż! Patrzcie. Co to jest, dziadku? O kurczaczku srebrzysty. To papierośnica Antoniego, czyli waszego pradziadka. A wcześniej należała do jego ojca, czyli mojego dziadka, a waszego pradziadka. Pradziadka? Tak. No to musi mieć już ponad 100 lat. Zerknij, Kubusiu, na datę. Powinna być wygrawerowana na spodzie. Nie, na tym wybrzuszeniu. Rok 1918. Tak? A co to za data? Odzyskanie tego, no, kraju. Blisko, blisko, tylko odzyskanie niepodległości. W 1918 roku Polska po latach nieistnienia na mapach odzyskała niepodległość. Mapy już były? Mapy tak, ale Polski przez 123 lata na nich nie umieszczano. Bo nie miała niepodległości? Tak, bo nie była niepodległa. A co to jest ta w ogóle niepodległość? No, to jest to, że robisz co chcesz. To w pewnym sensie tak. Wyobraź sobie, Asiu, że masz swój pokój. Bardzo go lubisz. A pewnego dnia jacyś obcy ludzie wchodzą do niego i mówią: od tej pory to jest nasz pokój. Możesz tu mieszkać, ale o wszystko musisz nas pytać. Chcesz wyjść z pokoju? Pytasz o zgodę. No. Co? A chcesz przesunąć meble? Pytasz o pozwolenie.
Chcesz posłuchać muzyki? Ach, pytasz, czy możesz? Nie. A tak, niestety. Tak. Ci nowi mieszkańcy robią w twoim pokoju, co się im tylko podoba. A tobie każą być posłuszną. I to jest, Asiu, brak niepodległości. I dopiero kiedy uda ci się wyrzucić tych intruzów, kiedy to ty zaczniesz na powrót decydować, jaka będzie w twoim pokoju grać muzyka, to będzie można powiedzieć, że odzyskałaś niepodległość. Tak, Pączku, wiem. Ty byś na pewno Asi pomógł. A mój tato, a wasz pradziadek Antoni, miał 14 lat, kiedy Polska odzyskała niepodległość. To więcej niż Kuba. Palił już papierosy? Nie palił. To po co mu była ta papierośnica? No, bo kiedy 2 lata po odzyskaniu niepodległości Polskę zaatakowała bolszewicka Rosja, dziadek chciał wstąpić do wojska i bronić ojczyzny. I musiał mieć papierośnicę? Nie, no oczywiście, że nie musiał. Ale posłuchajcie od początku. Wasz pradziadek opowiedział mi całą tę historię, a mówił tak. Miałem 16 lat. Poszedłem do punktu werbunkowego, czyli tam, gdzie można się było zapisać do wojska, a ten punkt był zorganizowany niedaleko Pałacu Saskiego w Warszawie. Staję przed żołnierzem, który siedział za stołem i mówię. Panie żołnierzu, bardzo chciałbym dołączyć do polskiej armii, by bronić ojczyzny. Bardzo chciałbym dołączyć do polskiej armii, by bronić ojczyzny. Masz 19 lat? Jeszcze nie. No, to wracaj do domu, bo zaraz będzie tu gorąco. Wedle rozkazu, panie żołnierzu. I to był koniec rozmowy. Ale nie poddał się chyba, co nie? Antoni? On nie znał wyrażenia poddać. Nie znał? Jak mu na czymś zależało, był niezwykle uparty. Wrócił do domu, wygrzebał trochę sadzy z pieca i posmarował się pod nosem. Z daleka wyglądał jak mężczyzna z bujnym włosem, ale z bliska... Jakby buzią czyścił komin? Dokładnie. Podszedł znowu do stołu w punkcie werbunkowym, a żołnierz do niego... Czekaj, czekaj. Ja cię chyba skądś znam. To niemożliwe, proszę pana. Ja tu jestem pierwszy raz. O, naprawdę? Naprawdę, proszę pana. Rozumiem. W jakiej sprawie przychodzisz? Chciałbym wstąpić do wojska. Doskonale. To mam dla ciebie pierwszy rozkaz. Tak? Marsz do domu. Umyj się, bo polski żołnierz to nie brudasz. Ale ja... Odmaszerować. Tak jest. I nie pokazuj mi się tu, aż będziesz dorosły. Nie przyjęli go? Jeszcze nie. Ale mój tata, a wasz pradziadek nie znał wyrażenia... Jakiego? Poddać się. Poddać się. Dokładnie. Wrócił do domu i zaczął szukać papierośnicy ojca. Tej, którą znalazł Kuba? Tej samej. Otóż postanowił, że będzie udawał dorosłego. Problem w tym, że nie miał papierosów. Wziął więc scyzoryk, naciął kilka gałązek, potem rozpuścił kawałek wapna w wodzie i taką farbą pomalował patyczki. Z daleka wyglądał jak prawdziwe papierosy. Włożył je do pudełka, założył inne ubranie, zaczesał się w inną stronę i znowu poszedł do punktu werbunkowego. No teraz to już go musieli przyjąć. Żołnierz od razu go poznał, ale zrobił taką minę, jakby go widział pierwszy raz. Antoni wyjął papierośnicę, bo chciał z daleka pokazać, że jest bardzo dorosłym mężczyzną. Otworzył pudełko i nagle usłyszał zza biurka: czy mógłby mnie pan poczęstować papierosem? Antoni zbladł.
zaczął się jąkać, mówić, że nie może, bo to jest jego ostatni papieros. Włożył do ust patyczek pomalowany żrącym wapnem i zaczął się krztusić. Żołnierz też się zaczął krztusić, ale ze śmiechu. Prawie spadł ze stołka, a potem powiedział: oj, widzę, młody człowieku, że bardzo chcesz służyć ojczyźnie. Żadną siłą nie mogę cię powstrzymać. To znaczy, że... Jesteś przyjęty. Ale nie idziesz na pierwszą linię frontu. Tak jest. Będziesz pomagał w zaopatrzeniu. Bardzo panu dziękuję, bardzo. A do jutra masz opanować wszystkie stopnie wojskowe. Tak jest. Mój dziadek był kiedyś dokładnie jak ja. Mój tata był kiedyś dokładnie jak on. Szalony jak chłopak, co pannę pokochał i skoczyłby w ogień, by ratować ją. Tu jest mi dobrze, tu mi najlepiej. Tu chcę być szczęśliwy, płakać i się śmiać. Tu chciałbym zakochać się kiedyś w dziewczynie, zbudować nam dom, mieć w domu rodzinę. To za nią tęskniłem, to jej tak szukałem, choć była tak blisko, nie wiedział nikt gdzie. Więc w ten dzień, gdy tylko ją zobaczyłem, szepnęło mi serce, to ona, tak jest. Tu jest mi dobrze, tu mi najlepiej. Tu chcę być szczęśliwy, płakać i się śmiać. Tu chciałbym zakochać się kiedyś w dziewczynie, zbudować nam dom, mieć w domu rodzinę. To szczęście nie trwało niestety zbyt długo. W miłości na zabój zakochał się ktoś, zagroził, że z bronią zaraz po nią przyjdzie, a kto się sprzeciwi, tego marny los. Tu jest mi dobrze, tu mi najlepiej. Tu chcę być szczęśliwy, płakać i się śmiać. Tu chciałbym zakochać się kiedyś w dziewczynie, zbudować nam dom, mieć w domu rodzinę. Walczyłem jak mogłem do ostatniego tchu, tak jak ten szaleniec, co strachy za nic ma. Jak dziadek i tata i nasi przodkowie, bo gdy kochasz kogoś bez granic, kochasz go. Tu jest mi dobrze, tu mi najlepiej. Tu chcę być szczęśliwy, płakać i się śmiać. Tu chciałbym zakochać się kiedyś w dziewczynie, zbudować nam dom, mieć w domu rodzinę. Wasz pradziadek Antoni nie walczył zbyt długo, bo wylądował w szpitalu. Z samolotem? Nie, na noszach. Wyobraźcie sobie, że życie zawdzięczał tej srebrnej papierośnicy. Ale jak? Nie rozstawał się z nią i z jej zawartością, czyli tymi drewnianymi papierosami. Nosił ją w lewej kieszeni munduru i pewnego dnia, kiedy niósł chleb dla walczących, ktoś strzelił do niego. Strzelił? Antoni padł, ale po chwili odzyskał przytomność. Kula przebiła drewniane papierosy, ale na szczęście nie przebiła już tylnej ścianki papierośnicy. A gdyby nie to, to mnie by pewno na świecie nie było. Ale dziadku, co z tym szpitalem? Przecież pocisk nie trafił Antoniego. Odzyskał przytomność. No, racja, no tak.
Ten pocisk go nie trafił, ale chwilę później, bo cały czas trwał ostrzał pozycji polskiego wojska, jakiś inny odbity od czegoś pocisk rozerwał mu nogę. Antoni stracił nogę? Nie, na szczęście nie. Nie, a tak się mówi. Rozerwał mu nogę, czyli mocno go w tę nogę ranił. Antoni trafił więc do szpitala. Wszystko go bolało. A w pewnej chwili do sali weszła dziewczyna ubrana na biało. Antoni pomyślał, że to anioł. I powiedział półprzytomnym głosem: Aniołku, powiedz mi, czy ja trafiłem do nieba? Wszystko będzie dobrze. Jak masz na imię, aniołku? Barbara. Osia. Aniołku, a czy możesz powiedzieć świętemu Piotrowi, żeby powiedział Panu Jezusowi, żeby powiedział mojej mamie, żeby się o mnie nie martwiła? Dobrze. Zaraz mu powiem. Tylko, że to niestety może potrwać. Tu jest niebo. Tutaj mamy dużo czasu na wszystko. Całą wieczność. Nie wytrzymam tyle w tym łóżku. Teraz najlepiej będzie, jak spróbujesz zasnąć. Śpi, śpi, słodko me kochanie, niech cię miękki sen otuli. Ja o ciebie zadbam tutaj, byś mógł wrócić do matuli. A, kotki dwa, ty i ja, ty i ja. Śmiej się głośno, mój rycerzu, niech w powietrzu dowcip krąży. Ja uwielbiam twoje żarty, smutnieć zawsze człowiek zdąży. Ptaszki dwa, ty i ja, ty i ja. Kochaj, kochaj mnie, mój chłopcze, niech dla ciebie będę wszystkim. Ja coś czuję, żeś spadł z nieba i dlategoś jest mi bliski. Słonka dwa, ty i ja, ty i ja. Aniołku, a czy mogę cię zapytać o to, czy chciałabyś wyjść za mąż? Skoro musisz, to pytaj. No to... Czy chciałabyś, aniołku, wyjść za mąż? Tak ogólnie, czy za kogoś konkretnie? Tak ogólnie, to konkretnie za mnie. O, to tak ogólnie i konkretnie, to aniołki nie muszą wychodzić za mąż, żeby być szczęśliwe. A jak ktoś im obieca, że będzie im jak w niebie? To wtedy mówią, że muszą się zastanowić. Aha. A długo trzeba czekać na ich odpowiedź? Trudno powiedzieć. Muszą zapytać świętego Piotra o zgodę, a on ma teraz dużo pracy, bo jest wojna i są bardzo długie kolejki do nieba. To naprawdę był anioł? No co ty, pielęgniarka. Sanitariuszka. Dziewczyna, która pomagała w szpitalu. O rany, światło zgasło. No tego się bałem. Mam latarkę, spokojnie. Kubuś, powieś ją na tym haku, na suficie. Tam, widzisz? Widzę, widzę. Jest. Dziadku, no a co było dalej z tym Antonim? On naprawdę myślał, że trafił do nieba i spotkał anioła? Wiesz, światło było słabe, tak jak ta nasza latarka, więc możliwe, że zdawało mu się, że jest w zaświatach. No tak czy inaczej, mój tatuś Antoni często powtarzał, że żona spadła mu z nieba. To w końcu ta Basia się zgodziła? Gdyby się nie zgodziła,
to nigdy nie poznałbym tej historii. Bo ten aniołek to moja mamusia. Parę lat po tej wojnie Antoni ożenił się z Basią, a bardzo ją kochał. Do dziś pamiętam piosenkę, którą często jej śpiewał. Jaką piosenkę? Chcę umówić się z tobą na młodość, chcę cię kochać bardziej niż siebie. Spraw mój Boże, niech będzie ze mną prawie tak, jak u ciebie jest w niebie. Aniele piękny mój, mądrością swą mnie chroń. Gdy trzeba, krzyknij stój, pomocą zawsze bądź. Chcę umówić się z tobą na starość, chcę ci dać czas mój i siebie. Spraw mój Boże, niech będzie jej ze mną długo tak, jak u ciebie jest w niebie. Aniele piękny mój, mądrością swą mnie chroń. Gdy trzeba, krzyknij stój, pomocą zawsze bądź. W lepszym świecie. Spraw mój Boże, niech będzie jej ze mną, jak na co dzień u ciebie jest w niebie. Aniele piękny mój, mądrością swą mnie chroń. Gdy trzeba, krzyknij stój, pomocą zawsze bądź. Słyszycie? Jakiś pożar. Albo wypadek. Trzeba sprawdzić. Aha, Kubuszu, nie zapomnij latarki. Jasne. Przepraszam, że tak późno, ale ta burza, jeszcze wypadek po drodze. Ale na szczęście jesteś cały. Straż właśnie jedzie do tego wypadku. A podobno piorun trafił w transformator i pociągi nie jeżdżą. No to kurczaczku kolejowy, znaczy zostajecie u mnie. Nie, mam inny pomysł, tato. Jedziesz z nami, do nas. Oczywiście, ale... jeśli się zgodzisz i pozwolisz skorzystać z twojego samochodu. Wiesz, nie jestem gotów. Proszę, no nie będziesz siedział tu sam po ciemku, a przy okazji zobaczysz się z twoją córeczką. No, to jest jakiś argument. No. Dziadku, jedź z nami. Jedź. Jeszcze musisz nam opowiedzieć coś o Antonim. Oho, no skoro Pączek nalega, to dobrze, ja spakuję kilka rzeczy i ruszamy. Oj, ach, Kubusiu, chodź na mnie z tą latarką. Dobrze. No, i jak było? Trochę się bałam burzy, ale poszliśmy z dziadkiem do piwnicy i tam było ekstra. Opowiadał nam o swoim tacie, o Antonim i o jego aniołku, aha, Basi, i o tym, że nogę rozerwało, i o moim pokoju. O twoim pokoju? No, że jak
gdyby przyszli jacyś obcy i chcieli się rządzić w moim pokoju, to wtedy muszę zrobić wszystko, żeby ich wyrzucić. A jak mi się uda, to znaczy, że mam niepodległość. Niepodległość? A, no, w sumie tak. Patrzcie, co znalazłem. Skarb? A co prawda nie jest to wielka skrzynia. Można powiedzieć, że Kuba znalazł pudełeczko skarbów. Jest tam złoto? A wie kto to? Na złoto za lekkie. Otwórz. Ho, wykluczone. Otworzyć będziecie mogli dopiero, kiedy będziemy na miejscu. Czyli u was. No, lećcie do samochodu. A ty? Załatwiłeś, co chciałeś? Niestety. Klęska. Nic z kontraktu. Cała moja praca na nic. Czy ty jesteś mężem mojej córki? Czy należysz do mojej rodziny? Tak. No, to zapamiętaj sobie raz na zawsze, że w tej rodzinie nigdy się nie poddajemy. Nigdy. Stają, jeśli potrzeba. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Gdy kraj upada, zaraz powstaje. Gdy z mapy znika, to radę daje. Gdy kraj upada, zaraz powstaje. Gdy z mapy znika, to radę daje. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Problemu, taka ich mowa. A gdy już muszą zacząć od nowa, nie ma problemu, taka ich mowa. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Mój kraj to słowo na literę P. Tu ludzie nigdy nie poddają się. Koniec części pierwszej. Maciej Wojtas. Kto zna historię, nie nudzi się. Część druga. Nie spał często, nie dojadał, pędził, skakał, latał hen, nawet w biegu w nosie dłubał, no i rzadko czesał się. Dla nas zawsze wszystko dla nas, tata zawsze robiłby, nie zabrakło nam niczego. Poszła w cień. Właśnie. Dla nas zawsze wszystko dla nas. Tata zawsze robiłby.
Przestań się zamartwiać. Przynajmniej będziesz więcej czasu spędzał z rodziną. Jak nie masz pracy, to nawet jak jesteś w domu, to cię w nim nie ma. O, łatwo nie jest. Nie wolno się poddawać, tato. Znasz historię naszego pradziadka? Antoni nie znał słowa poddać się. I nawet Pączek próbuje cię pocieszyć. Słuchajcie, mamusia nie może chodzić teraz do pracy. Mój poprzedni kontrakt się skończył, a kredyt trzeba płacić. Same nieszczęścia. Widzisz to pudełeczko skarbów? Może tam jest milion? No, może. O rany, Agata się załamie. Tato, czy nasza mama spadła ci z nieba? Co? No, no, można tak powiedzieć. To nic się nie martw. Jest aniołem. O, jak to dobrze, że macie windę. Przypominam, buzia na kłódkę. Tak jest, panie kapitanie generale. Pączuś, mój kochany, przyprowadziłeś wszystkich? Och ty, uf ty, moja mordeczka słodziutka. Cześć, kochani. Cali, zdrowi. Cali, mamusiu. Cali, zdrowi i skarbowi. Znalazł mu dziadka to, o czym mówiłaś. O, znam to pudełeczko. A co jest w środku? Jeszcze nie wiem. Umyjcie ręce. Cześć, kochanie. Cześć, rycerzu. No jak? Zwycięstwo? Klęska. Nie są zainteresowani produkcją. To fantastycznie. Co? Ty się naprawdę z tego cieszysz? Naprawdę. Nie ma tego złego. Poza tym będziesz mógł mi pomóc, póki jeszcze moja stopa nie jest sprawna. Słuchaj, gdybym podpisał ten kontrakt, to też bym ci pomagał, a przynajmniej na konto wpływałyby jakieś pieniądze. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Na pewno coś wymyślimy. To jakbym słyszał twojego tatę. A właśnie, co u niego? Jakby ci to powiedzieć? Jak to jak? Ej, zięciu, mój jedyny. Ja pomogę. To niespodzianka. Czemu nie daliście znać? A, no, bo niespodzianki muszą być niespodziane. A to dla ciebie, kurciaczku gipsowy, proszę. Skarpety. Kochany jesteś, że pamiętałeś. No, nie jestem jeszcze aż tak stary, żeby zapominać o prośbach mojej najmłodszej córeczki. A jeszcze pachną za granicą. Oh. Mamo, co na kolację? Kubusiu, dziękuję ci, że przypomniałeś dziadkowi o skarpetach. O jakich skarpetach? No, o tych. Mówiłam przez telefon. Ty mówiłaś o skarpetach? O skarbie było. Mówiłam o specjalnych skarpetach. Mówiłaś o skarbie. O skarbie, ja słyszałam o skarbie. Co? Słuchajcie, zasięgiem było słabo, więc pewnie dlatego skarpeta stała się skarbem. Patrzcie, pierwszy cud tego wieczoru, można powiedzieć. Jest skarb i są skarpety. Mogę już otworzyć to tajemnicze pudełeczko? Ja chcę. Ja znalazłem, ja otwieram. Kobiety mają pierwszeństwo. Kto pierwszy znalazł, ten pierwszy działa. Ale dziewczynom się ustępuje. Ja, mam pomysł. Rzucimy monetą, dobrze? Orzeł czy reszka? Orzeł. Zgadzasz się, Asiu? Kuba orzeł, ty reszka. Niech będzie. Proszę, mam piątkę. Nie. Zięciu mój jedyny. Ja mam w portfelu specjalną monetę. Dostałem ją, kiedy miałem mniej więcej tyle lat, co Kubuś. O, jest. Uwaga! Rzucam! Orzeł! Jest! Wygrałem! Otwieram. Zaraz, poczekaj chwileczkę. A co ten orzeł taki podrapany? Co? To jest pewna historia związana też z moim tatą. Antonim? Opowiedz, dziadku. No, ale nie wiem, czy was to zainteresuje. Proszę. Pod warunkiem, że pudełeczko skarbów otworzymy po tej opowieści. Zgoda? No nie. No tak. Kubusiu, myślę, że warto posłuchać tej historii. Śmieszna chociaż? Ach, niezupełnie. Tato, ty im opowiedz, a my przygotujemy kolację.
Mogę panią zanieść do kuchni? O, udźwigniesz? Oj, kurczaczku królewski, ale wasz tata walczy? Naleśniki! Z karzanką? Z dżemem truskawkowym! Dziadku, dziadku, opowiedz o tym orzełku. Aha. No, tę monetę dostałem w 1950 roku. Od kogo? Od pana Zielonki. Kto to? Pan Zielonka? No. Dobrze, Pączyś, no, dobrze. Mogę? Pamiętam, jak raz siedziałem z moją mamą w kuchni przy stole. Mama płakała. Ale kiedy zapytałem, co się stało, udawała, że wszystko jest w porządku. Pociągała nosem i mówiła: nic się nie martw, synuś. Wszystko jest w porządku, ja tylko tak sobie. To czemu mamusia płacze? Bo nie chcą tatusia wypuścić z więzienia. Powiedzieli, że uratować go może tylko jeden podpis. Jaki? Odręczny, wiesz, taki zrobiony piórem. Podpis musi złożyć Bierut. Bolesław Bierut. A czemu tatusia nie chcą wypuścić? Nie podoba im się, że tatuś należał do Armii Krajowej. Ale przecież walczył o wyzwolenie. Sąd uważa, że było inaczej. Że tatuś nie chciał wolnej Polski. A ten Bierut to co myśli? Nie wiem, synuś. Nie wiem. Mam tylko nadzieję, że uratuje tatusia. Że tym piórem podpisze ułaskawienie i że się zlituje. Że tatusia wypuszczą z więzienia. Dziadku, ty płaczesz? Coś mi do oka wpadło, chyba. No. Miałem przeczucie, że nie podpiszę tego ułaskawienia. I wyobraźcie sobie, że zapragnąłem zdobyć pióro. Tak, chciałem mieć pióro, które mogłoby podpisać ten papier. I pewnego dnia zobaczyłem na wystawie w sklepie pióro, które wydało mi się idealne. Ale było bardzo drogie. Zwątpiłem, czy uda mi się kiedykolwiek je kupić, ale pomyślałem po chwili, że jeśli go nie zdobędę, nigdy już tatusia nie zobaczę. Nigdy. Nie poddałeś się, dziadku, prawda? Ty się nigdy nie poddajesz. Tak jak twój tata Antoni. Nigdy. Nigdy go już nie zobaczyłem. Nadszedł mój czas. Kochałem was jak nigdy nikogo w życiu. Daliście mi szczęśliwe dni, lata miłości, radości to. Weź, nie płacz już nie. Za chwilę wnet po wszystkim będę. Syneczka, tak wychowuj jak gdybym był całkiem tuż obok. Ty, synku mój, przy
mężny i mocno ją wspieraj. A gdy mnie już zdmuchną jak kurz, pomódlcie się, bym dotarł gdzie chcę. Prosto pod drzwi, gdzie błękit lśni, tam czekał was. Cały czas będę. Ale wasza rację, nie poddałem się. Postanowiłem zdobyć pieniądze. Szedłem przez wieś zupełnie załamany, bo wszyscy po kolei odmawiali mi pracy. I nagle widzę, że pan Zielonka, bardzo dziwny człowiek, podskakuje w swoim sadzie, żeby strącić jabłka z wyższych gałęzi. Dzień dobry, panie Zielonka. Czego? Mogę panu pomóc zbierać jabłka? A ile chcesz za to dostać, cwaniaczku? Tyle, żeby kupić pióro. Takie do pisania. Ha. Dobra, to chodź. Wskakuj na drzewo. Raz. Dziękuję panu, panie Zielonka. Pamiętaj, jedną ręką zawsze trzymaj się drzewa, tak? Za pół jabłka 10 groszy. Muszę zebrać cały koszyk. Koszyk cały złoty 6. Chyba muszę iść coś zjeść. Nawet 10 kawał grosza. Ile to już złotych mam? 1, 7, 4, nie wiem. Wszystko muszę liczyć sam. Czasu mało, jabłek mało. Jeszcze tego brakowało. Ręce bolą, pęka głowa. Jutro zacznę znów od nowa. Za pół jabłka 10 groszy. Muszę zebrać cały koszyk. Koszyk cały złoty 6. Chyba muszę iść coś zjeść. Jabłek 10, kawał grosza. Ile to już złotych mam? 1, 7, 4, nie wiem. Wszystko muszę liczyć sam. Czasu mało, jabłek mało. Jeszcze tego brakowało. Ręce bolą, pęka głowa. Jutro zacznę znów od nowa. Za pół jabłka 10 groszy. Muszę zebrać cały koszyk. Koszyk cały złoty 6. Chyba muszę iść coś zjeść. Jabłek 10, kawał grosza. Ile to już złotych mam? 1, 7, 4, nie wiem. Wszystko muszę liczyć sam. Jabłek mało, jeszcze tego brakowało. Ręce bolą, pęka głowa. Jutro zacznę znów od nowa. Zrywaj te, co wiszą najdalej od pnia.
Ej, młody, młody! Nie wychylaj się tak, bo spadniesz. Ej, nie. No, dobra, wystarczy, złaź! O, wciurności. Leciałem. Bo to było okropnie wysokie drzewo. I tak się zastanawiałem, czy lepiej będzie złamać rękę, czy nogę. No i? A w szpitalu powiedzieli potem, że mają dla mnie dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Dobrą, że żyję i że złamałem rękę i nogę. A złą, że nieprędko wrócę do szkoły. No dobrze, dziadku, ale ten Zielonka ci zapłacił? Zielonka. Zapłacił. Tyle, że monetami, które straciły wartość. Jak to? Kiedy wyszedłem ze szpitala, a pamiętam jak dziś, że to było 8 listopada 1950 roku, Zielonka dał mi do ręki dużo pieniędzy. Myślałem, że kupię za nie wymarzone pióro. Tyle, że tego dnia, kiedy mi zapłacił, te pieniądze były już niewiele warte. Ile? Nie zgadniecie. Okrąglutkie 0 złotych. Jak to? No tak, no tak. W 1950 roku od dnia 8 listopada można było płacić tylko nowymi pieniędzmi, na których orzełek nie miał już korony. Więc pióra kupić nie mogłem. A to oszust. Niestety. Wiem, że to głupie, ale przez tego Zielonkę to do dziś nie przepadam za zielonym kolorem. Wróciłem do domu i pożaliłem się mamie, a ona powiedziała mi wtedy, żebym od tej chwili zbierał na coś, czego nikt nigdy mi nie zabierze. Każdą rzecz, którą da się dotknąć, można człowiekowi odebrać, powiedziała. Ale nikt nigdy nie odbierze ci tego, co masz w głowie i w sercu. Wiedzy i uczuć. Mamusia miała rację. Chociaż wtedy w to do końca nie wierzyłem. Jak dowiedziałem się w sklepie, że pieniądze z orzełkiem w koronie nie są nic warte, zacząłem orzełkom tę koronę likwidować. Co? Na wszystkich monetach od Zielonki nożykiem zdrapałem tym orłom koronę. Wróciłem do sklepu, ale na próżno. Sprzedawczyni bez trudu poznała się na mojej próbie oszustwa. Powiedziała, chłopcze, mam nadzieję, że zrobiłeś to w dobrej wierze. A kiedy powiedziały mi, że chcę ocalić mojego tatę z więzienia, to znaczy, że tym piórem chcę podpisać ułaskawienie, pani sprzedawczyni podarowała mi je. Super. I podpisałeś? No co ty, przecież to niemożliwe. Mój tatuś był bardzo dzielnym człowiekiem. Kolacja! Ale zapach! To co, mogę otworzyć ten skarb? Otwórz, tylko szybko. O kurczę, dziadku, to jest to... Cicho! Na razie nikomu nic nie mów. Niech to jak najdłużej będzie tajemnicą. Weź z pudełka 2 świece. Zrobimy sobie nastrój przy kolacji. A ja wrzucę tu jeszcze ten pieniądz, którego orzełek stracił przeze mnie koronę. A, już, Ponczysiu, idziemy. Tak, zamknij pudełko. O, idziemy. Mamo, możemy zjeść kolację przy świecach? Jasne. Będzie bardziej nastrojowo. O. Bawimy się w awarię prądu. No, jak ja byłam mała, to bardzo często wyłączali prąd. Prawda, tatusiu? No tak, bardzo często. Ej, u mnie mają sznureczków.
Chodzi ci o knot. Oho, kurczaczku woskowy. Tato, czy to są te świeczki, o których myślę? Zaraz, co znaczy te świeczki, o których myślę? Oznacza to, że są zabytkowe. Bardzo dla nas ważne. Mają mniej więcej tyle lat, ile twoja żona. Naprawdę? Zięciu jedyny. Wasz dziadek pracował kiedyś w fabryce, w której produkowało się między innymi świeczki. Takie bez tych... no... knotów. Właśnie, bez knotów. Nie. No, miały być z knotami, ale w czasach, o których mówię, ludzie często pracowali byle jak. Pensje były marne, w sklepach brakowało towarów. Żeby kupić niektóre produkty, mięso, słodycze, paliwo, czy nawet buty, trzeba było mieć kartki. Nawet jak ktoś miał pieniądze, to wyobraźcie sobie, że na miesiąc mógł kupić tylko jedną czekoladę. Jedną? Masakra. No, tak, bardzo ponure czasy. A wracając do tych świeczek i fabryki, no to ludzie pracowali byle jak i zarabiali byle jak. Często nie dało się za zarobione pieniądze wyjechać na jakiś urlop, a o zagranicy nawet nie mówię. Dlatego wielu ludziom zupełnie nie zależało na tym, żeby pracować najlepiej jak potrafią. Bądźmy po co? Mówiło się wtedy, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Niezła sumka. A ty, dziadku, pracowałeś, czy leżałeś? No, widzisz, ja tak nie potrafiłem. Moja mama mnie nauczyła, że jak coś się robi, to trzeba to robić dobrze. Nie oglądać się na innych. Nie patrzeć, że inni się obijają, kradną, czy też tam specjalnie coś psują. Mamusia powtarzała mi, trzeba być pracowitym i uczciwym. A że bardzo szanowałem rady moich rodziców, naprawiałem błędy innych. Tak. Dziadek bardzo często zostawał dłużej w pracy, żeby sprawdzić, czy w pudełkach wszystkie świeczki mają knoty. A ja chciałam mieć tatę obok siebie, a nie w jakiejś fabryce. I wasza mama wymyślała cuda, żebym tylko nie szedł do pracy. Oj, tak. Pewnego dnia zaspałem do pracy. A pamiętasz, Agatko? Oj, pamiętam. Wstałem i szybko się ubrałem. Jedną ręką jadłem, drugą piłem. Wszystko w biegu. Już mam wychodzić z domu. Wkładam nogę do zimowego buta. A tam... Hajong? Druga noga? Pełno wody. Nie. Kochana Agatka, nie chciała, żebym znów zniknął na cały dzień. I nalałaś, mamo, wody do butu? Widzisz, jaka byłam pomysłowa? A innym razem wsunęła do teczki, którą miałem oddać dyrektorowi, karteczkę z trzema słowami. Baran to głąb. A baran to było nazwisko mojego dyrektora. No tak, bardzo chciałam, żeby dyrektor to zobaczył, zezłościł się na dziadka i wyrzucił go z pracy. I co, wyrzucił? Ach, na szczęście nie, ale musiałem się gęsto tłumaczyć. Ale wasza mamusia nie poddała się. Była uparta. No to chyba u nas rodzinne. Rodzinne, potwierdzam. O. Walczyła o mnie nadal. Bodaj się w grudniu 1988 roku ukradkiem przeczytałem list, który napisała do świętego Mikołaja. A to ciekawe bardzo. Jak można ukradkiem przeczytać czyjś list? No nie ciepia się, to było dawno, ja już nie pamiętam. No, niech ci będzie. Co tych listów się nie czyta, dziadku? Wiem, ale to było wtedy silniejsze ode mnie i muszę przyznać, że ten list dał mi dużo do myślenia. Co mama napisała? Pamiętasz, tatusiu? Kochany święty Mikołaju, daj mojemu taci więcej czasu. On stale chodzi do pracy, zamiast być z nami. Jak nie będziesz mógł dać mu czasu, to daj mi nową lalkę. Bo starej wypadły włosy. Ona też się martwi o tatę, chyba bardziej niż ja. No to łatwo ten święty Mikołaj nie miał. Nie miał.
będziesz w domu w dzień i w nocy. Mam już pomysł, zobacz, popatrz, jak to pięknie się potoczy. Tato, tato, co ty na to? Zawsze mieć nas obok siebie, gry, zabawy na okrągło. Będzie fajnie, także nie wiem. Tato, tato, co ty na to? Mikołaj spełnił prośbę mamy? Mhm. Nowa lalka leżała pod choinką. A niecały rok później. Zacząłeś mniej pracować. Ale pobiłem nawet rekord w pracowaniu mniej. A to w ogóle jest taka konkurencja? No jest i właśnie w niej wystartowałem. 0 dni w tygodniu. Straciłem pracę. Ale nie przez świętego Mikołaja. A skąd wiesz? PRL został obalony. Co? Co się stało? Dzięki Solidarności upadło państwo, w którym żyliśmy przez ponad 40 lat. A właściwie nie państwo, tylko silnik tego państwa. To, co go napędzało. I w tej naszej Polsce dużo się wtedy zmieniło. Nazwa się zmieniła z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską. Chwilę później orzełki na pieniądzach znów miały korony. Odzyskaliśmy wolność. Chwila, chwila. To po II wojnie światowej nie byliśmy wolni? O, co za dociekliwe stworzenie. O, następne. Pączek, przestań. Przestań. Po II wojnie światowej okazało się, że Polska będzie miała brata. Super. Też bym chciała mieć braciszka. A ja to co? Ale ty jesteś duży. Ja bym chciała takiego malutkiego. No, to ten nowy brat Polski nie był ani malutki, ani słodziutki. Był wielki, silny, groźny i lubił dokuczać rodzeństwu. Zabierał mu zabawki i nie dawał nic w zamian. Czy tym bratem był Związek Radziecki? O, bystry. Bystry jesteś. To właśnie temu bratu. W roku 1920 pradziadek Antoni pokazał, gdzie raki zimują. I to właśnie ten brat miał też niestety udział w uwięzieniu mojego tatusia. A wiecie, co dziadek zrobił, kiedy stracił pracę? No nie, co takiego? Pamiętasz, tato? Spróbujmy. Tatusiu, nie martw się, ty zawsze masz najlepsze pomysły. W sumie mogę kupić dużo popsutych świec za grosze, prawie za darmo. Chcesz je naprawić i potem sprzedać? A można by spróbować. Tatusiu, tatusiu, a te świece są z wosku? Tak. Takie patyczki woskowe. Woskowe. Wosko. Wo. A woskowe kredki? Kredki z wosku? To nie jest takie głupie. Jestem genialna? Ale to jaka, gadko?
była sobie świeczka, świeczka biała, do niczego była, była cała do niczego, bo nie miała knota, knota swego. Świeczka biała z wosku cała, świeczka biała z wosku cała. Piękną kredką stać się miała, piękną kredką stać się miała. Raz Agatka pomyślała, biała świeczka, świeczka taka mała, co innego z niej by można stworzyć, może stopić wosk i kredki zrobić. Świeczka biała z wosku cała, świeczka biała z wosku cała. Piękną kredką stać się miała, piękną kredką stać się miała. Gdy usłyszał to jej tata, pod sufitem zaczął prawie latać. Taka córka to skarb złoty, z nią pokona troski i kłopoty. Świeczka biała z wosku cała, świeczka biała z wosku cała. Piękną kredką stać się miała, piękną kredką stać się miała. Wczoraj biała świeczka, dzisiaj kredka, kolorowa kredka, skarb dla dziecka. Rysować nią można, można wszystko, niebo, auto, krowę, dom, lotnisko. Świeczka biała z wosku cała, świeczka biała z wosku cała. Piękną kredką stać się miała, piękną kredką stać się miała. O, szło nam rewelacyjnie. Nie nadążaliśmy z produkcją. Ludzie kupowali od nas dosłownie każdą kredkę. To wtedy rodzice kupili mi wymarzony rower. Ale potem sklepy zapełniły się towarami i coraz trudniej było coś sprzedać. A z zagranicy ludzie przywozili tańsze i lepsze kredki. Wiedziałam, że to się źle skończy. Ale dlaczego źle? Co zarobiłem, to zarobiłem. A mając pieniądze, łatwiej mi było rozkręcić inny biznes. Wasz tatuś coś o tym wie. O. Tato, nie bądź złośliwy. O nie, uwierz mi, kurczaczku czterolistny, że nie jestem. Pączuś pyta, o co chodzi? O jaki biznes? Bo nic z tego nie rozumie. Dobrze. Pączek... chodź tutaj, chodź. Chodzi o to, że wymyśliłem zupełnie nowy rodzaj podłogi. Pierwszy taki na świecie. Drewniane panele, łatwe do układania, nawet dla dzieci. Dałem zlecenie do warsztatu stolarskiego, żeby wyprodukowali mi całe mnóstwo tych paneli, żeby można było tę ogromną podłogę zaprezentować w fabryce, w której dzisiaj byłem. I co? I teraz mamy ciężarówkę śmieci i górę pieniędzy. Super, prawda, Pączuś? Górę pieniędzy do zapłacenia za te śmieci. Liczyłem, piesku, że dyrektor fabryki podpisze ze mną kontrakt i będziemy bogaci, a on był tą podłogą centralnie niezainteresowany. Rozumiesz, piesku? Tatusiu, nie martw się. Ty zawsze masz najlepsze pomysły. Kochana jesteś. Przed chwilą już to słyszałem. Podłoga, którą każdy by ułożył? Nawet dziecko. Podłoga, noga, dziecko, klocki. Klocki? To nie jest takie głupie. To chyba też przed chwilą ktoś powiedział, co? Jestem genialna. I to ja, Gasieńko. Kuba, słyszałeś? No, tylko że te klocki to pewnie trzeba będzie pomalować jakoś. A pomożecie mi zaprojektować inne zabawki? Ile płacisz? Asia, Kuba, wstawajcie już. O, jeszcze chwila, nie pali się. Słuchajcie, jadę odwiedzić dziadka, trzeba się pożegnać.
Nie możesz go odwieźć później? Nie, nie mogę. Raz. Wstajemy. Za 5 minut widzę was w kuchni z umytymi zębami, jasne? Jak księżyc. Jak słońce. Jak dzień. Zbliża się południe. Wstajemy. Naprawdę nie będzie żadnego kłopotu, Agatko. Mnie trochę rozerwą. Oni się chyba też nie będą nudzić. No, o to się akurat nie martwię. Sam widzisz, jak są zachwyceni twoimi opowieściami. No, a może to i dobry pomysł. Trochę im oczy odpoczną od patrzenia w smartfony. No, jasne. Są wakacje. Pobiegają trochę po wsi. Pan czuć będzie zachwycony. Kuba spał ze skarbem pod poduszką. Tato chce, żeby z nim pojechali. No? Dzisiaj? Czemu nie? No, po 2 dniach wejdą tacie na głowę. No to wtedy zapakuję je do samochodu i odwiozę z powrotem do was. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Księżniczko Asiu, powiedz jakąś liczbę. Może 10. No doskonale, na 10 dni. O, co na 10 dni? No na 10 dni zabieram was do siebie. Super. Chcecie? Co jest? Jedziemy na 10 dni do dziadka. Teraz? No, jeśli chcecie. Pewnie, chcemy. Muszę tylko ukryć nasz skarb, żebyście go, no wiecie. A może go teraz obejrzymy? Kubusiu, otwórz. Świeczka bez knota. Ile razy znajdziecie się w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie będziecie wiedzieć, co zrobić? Kiedy zabraknie wam pieniędzy na chleb, przypomnijcie sobie historię o tej świeczce. O tym, że czasami wystarczy ruszyć głową, spojrzeć na coś z zupełnie innej strony, żeby znaleźć rozwiązanie. Stary pieniądz. Będzie wam przypominał, żeby wytrwale dążyć do celu. Jak coś po drodze się nie udaje, to warto spróbować jeszcze raz i jeszcze raz. A gdyby wam brakowało pieniędzy, albo ktoś wam je zabrał, to wiedzcie, że prawdziwym skarbem jest to, co macie w głowie i w sercu, bo tego nikt wam nie zabierze. I o tym będzie wam przypominało... Co? Pióro? Pióro! Piórem można pisać mądre słowa, które później ktoś przeczyta. Można też pisać listy miłosne. Ale ja nie mam narzeczonego. Szczęście. Kubusiu, jest tam coś jeszcze? Srebrna papierośnica. Aha. Ona będzie wam przypominać o tym, że w życiu najważniejsza jest... Kamizelka kuloodporna? Też, ale mnie chodziło o miłość. Dzięki tej papierośnicy Antoni przeżył ostrzał, poznał swojego anioła. I jeszcze książka, którą dziadek napisał. Tatusiu, ty... A co to za książka? To jest cała historia naszej rodziny. No, cała? Nie, to bez przesady. Kuba, czy czytałeś? Trochę, nie mogłem zasnąć. Na mojej samotnej emeryturze mam tyle czasu, że chwyciłem kiedyś za pióro... To, które Kuba wyjął? Które dostałeś w sklepie? Aha. I zacząłem spisywać to, co wiem. Bo tak sobie czasem myślę, że kto zna historię, ten dużo wie. Dobrze mówię, Ponczuś? Dziś widzisz, będzie historią, co wkoło słyszysz, też nią się stanie. Co dłonie głaszczą, w kroniki wpiszą, co sercem czujesz, wyryją w skalę. Wszystko, co będzie, kiedyś już było, wszystko, co było, znów zdarzy się. Tylko to jedno się nie zmieniło. Kto zna historię, ten dużo wie. To,
co dziś widzisz, może dziś zniknąć. Co dłonie głaszczą, może się zwietrzyć. Co wkoło słyszysz, może zamilknąć. Co sercem czujesz, może się przeżyć. Wszystko, co będzie, kiedyś już było. Wszystko, co było, znów zdarzy się. Tylko to jedno się nie zmieniło. Kto zna historię, ten dużo wie. Zakładek, co wkoło słyszysz, zapisz w pamięci. Co dłonie głaszczą, chłoń całym sobą. Co sercem czujesz, czuj jak najczęściej. Wszystko, co będzie, kiedyś już było. Wszystko, co było, znów zdarzy się. Tylko to jedno się nie zmieniło. Kto zna historię, ten dużo wie. Koniec części drugiej, ostatniej. Słuchowisko zostało zrealizowane na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej. Wystąpili Dziadek Krzysztof Wakuliński, Asia Marianna Kłos, Kuba Antoni Jędrak, Tata Przemysław Glapiński, Mama Joanna Kwiatkowska-Zduń, Antoni Józef Pawłowski, Basia Marta Dylewska. Scenariusz i teksty piosenek Maciej Wojtas. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Produkcja wykonawcza i muzyka Gabriela Mościcka. Aranżacje Damian Szymczak. Reżyseria Leszek Zduń.